Witam, drogi lwie, na czytaniu miesięcznym. Tym razem zobaczymy, co będzie działo się u Ciebie w miesiącu listopadzie. Kochani, przy tej okazji chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że jesteście, subskrybujecie kanał, piszecie komentarze, piszecie również do mnie na e-mail w sprawach czytań prywatnych. Ślicznie dziękuję, że po prostu jesteście, że ten kanał może się rozwijać, że ja mogę Wam pomóc w różny sposób. A jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam również i Ciebie do subskrybowania tego kanału. Zaczynamy od wyroczni. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą z każdym współgrały, ok? No, zobaczmy, co tutaj wyrocznia będzie chciała powiedzieć lwom. Dlaczego? Oddychaj. No, jeszcze coś. Zgodnie z zasadami. Cóż my tutaj mamy? Warto jakby w tym momencie wycofać się z życia, bo tutaj widzę, że masz jakieś problemy. Nie wiesz, dlaczego coś się zadziewa w Twoim życiu i zadajesz to pytanie, dlaczego? Dlaczego coś nie idzie po mojej myśli? Przecież tak się bardzo staram. Przecież wszystko robię tak, jak należy, zgodnie z zasadami. Tutaj wyrocznia mówi: oddychaj. Wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos. Medytuj. Usłysz znaki, zobacz te znaki. To czas, kiedy warto jakby przyjrzeć się temu, co Cię otacza. Może wtedy zrozumiesz, dlaczego coś nie idzie po Twojej myśli. No, dobrze. A teraz karty opiekuńcze dla Ciebie, lwie. I cóż my tutaj mamy? Świadomość. Umacniaj świadomość chwili obecnej. Sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. Przyjrzyj się temu właśnie teraz, co się dzieje. Niezależność. Decyduj za siebie. Korzystaj z prawa wyboru. I karta medytacja. Zrób mały krok wstecz. Wsłuchaj się w głos swojej duszy. Właśnie to, co przed chwilą powiedziałam. Przyjrzyj się sytuacjom, w których tkwisz być może zbyt długo. Coś nie dzieje się po Twojej myśli. Robisz jakiś błąd, którego nie widzisz. Dobrze, zobaczymy teraz, co tarot na to powie. Cóż tutaj dla lwa? Mamy wisielca, maga i cóż jeszcze? No kurczę, obraca się? Dobra. No dobra, no. Zobacz, mamy tego wisielca. To jest, no warto przyjrzeć się. No to, co właściwie powiedziałam przed chwilą. Wisielec mówi o tym, by spojrzeć na świat z innej perspektywy. Zobaczyć coś z innej strony. Rozejrzeć się. Może widzę coś, jak nie powinienem. I być tym magiem dopiero wtedy, jak już
Dojrzysz ten błąd, zacznij działać. Warto działać. Broń tego, w co wierzysz i w tym kierunku idzie. Z korektą na sytuację czy relacje, może czegoś nie dostrzegałeś i dałeś sobie czas na to, żeby poobserwować, i dopiero w tym momencie, kiedy już będziesz wiedział, co robić, warto działać w jakimś kierunku. No, ty już będziesz wiedział, jak jakąś sytuację naprawić, czy relacje, tak? Dobra. Teraz sobie zobaczymy, kochani, miesiąc listopad w poszczególnym tygodniu. Także cztery karty, cztery tygodnie tutaj będzie dopowiadane, więc słuchajcie, zatrzymajcie sobie film, zróbcie sobie kawkę czy coś innego, mocniejszego może, bo troszeczkę, jeżeli Cię interesuje to czytanie, to no troszkę zajmie nam czasu. Zobaczmy, cóż tutaj u raka. Potem, Boże, nie raka, lwa. Przepraszam bardzo, lwy kochane. Myślę cały czas o Was, więc czasem zdarzają mi się przejęzyczenia. No tak już jest, jak nagrywam te filmy w jakimś ciągu i potem tak się dzieje. No. Dobrze, cóż tutaj dla lwa? Cóż tutaj dla lwa? Pamiętajcie, że czytania są ogólne, ok? To jest bardzo, bardzo ważne. Sobie od razu ułożę. I tak. Tutaj zobaczymy pierwszy tydzień, drugi tydzień, trzeci i czwarty tydzień listopada. Tutaj stare sprawy, które powrócą w tym miesiącu. Sytuacja, jaka pochłonie Cię w tym czasie, jak zakończy się ten miesiąc, może tak. Jak zakończy się ten miesiąc, przeszkody, niespodzianki i rada. Dobra, patrzymy. Aha, i jeszcze bym zapomniała, bo mamy przecież tutaj karty pozytywnej kreacji i na każdy tydzień Wam tutaj wyłożę. Te karty wszystkie wcześniej były przygotowane pod to czytanie, więc nie martwcie się tym, że ja ich nie tasuję. No dobra. Ok, pierwszy tydzień mamy asa kielichów. A jaka karta przychodzi na ten okres? Karta wsparcia. Kiedy nie jesteś sam, wsparcie przybędzie z każdej strony. Działaj, po prostu działaj. Nigdy nie jesteś sam. Wiecie, as kielichów to jest piękna karta, bo w pierwszym tygodniu listopada możecie kogoś poznać nowego i zakochać się. To też karta nowych możliwości, nowych znajomości. No, zobaczmy, o co chodzi. Cóż tutaj się będzie działo w tym pierwszym tygodniu listopada u lwa? Karta asa kielichów. No, zobaczcie, jest ta sama karta, kolejna karta, as buław.
Dziesiątka kielichów, kurczę, no wiecie co? No piękne karty na pierwszy tydzień. Nigdy nie jesteś sam, masz tych przyjaciół, masz rodzinę wokół siebie. Warto ich docenić. Możliwe, że część z Was pozna kogoś do miłości. Tutaj jest miłość i działanie, czyli wiecie, takie spotkanie się w realu, dzień i noc, noc i dzień, to już zależy od Was, od tego, jak się ze sobą umówicie. Więc tutaj jesteś tym motylem. Być może wiele osób poznasz w tym tygodniu, no tak, w tym tygodniu, które mogą Ci się podobać i tutaj do Ciebie należy wybór. Ty jesteś tym motylem, który, no, tak jak tutaj jest na tej karcie, wiele kwiatów i no, wybierzesz, który kwiat najbardziej Ci się spodoba, do tego podlecisz. I okaże się, że to będzie strzał w dziesiątkę, bo się zakochasz. Pamiętajcie, że to nie dla wszystkich. Może być też taka sytuacja, że masz jakiś nowy projekt, z kimś coś ustalasz. Masz wielu chętnych do tego, żeby Ci pomóc, a Ty wybierasz tylko jedną osobę i się okazuje, że to jest właśnie to, że z tą osobą możesz współgrać, współtworzyć, możesz na tą osobę liczyć. Więc pamiętajcie, że tutaj nie chodzi tylko o miłość, ok? Cóż dalej? W kolejnym tygodniu to jest słońce w tej talii. Piękne, rozświetla Twoje życie, Twój dzień, rak. Boże, co ja z tym rakiem? Lwie, tak? Wybaczcie mi tego raka, naprawdę. Także lwiątka moje kochane, w drugim tygodniu macie tutaj słoneczko, a przychodzi do Was, do Ciebie karta Stwórcy. Przestrzeń odpowie tak na każde Twoje pragnienie. No dobrze, więc wszystkie pragnienia będą się realizować u lwa, tak? W drugim tygodniu listopada. No tutaj lew będzie miał obawy, że coś pójdzie nie tak. Będziesz się czuł osamotniony. No jesteś tym magiem, będziesz coś kreował, ale to tak wygląda, jakbyś nie wierzył w swoje możliwości, a przecież przyświeca to słońce tutaj, w tym drugim tygodniu dla Ciebie, więc i do tego karta Stwórcy. Ty jesteś tym magiem, uwierz w siebie. Przestrzeń odpowie tak na każde Twoje pragnienie, więc wykorzystaj to, tą energię, bardzo dobrą energię dla Ciebie. W drugim tygodniu listopada. Nie obawiaj się, bo tutaj widzę, że tutaj no, będziesz się jakby, no, te myśli złe, negatywne będą Cię atakować, te negatywne energie, więc nie poddawaj się im, mimo że coś sam musisz zrealizować. Trzeci tydzień. Mamy Prince denarów, czyli tutaj na spokojnie będziesz realizował coś. A jaka karta przychodzi? Karta czasu. Czas działać będzie na Twoją korzyść. Wykorzystaj to. No proszę. Być może przyjdzie osoba z pomocą, która Ci powie, w którym kierunku pójść. Ty i tak się będziesz zastanawiał, co zrobić, ponieważ co? No, przychodzi. Jest tutaj zubożenie jakieś emocjonalne, może też finansowe. Tu u każdego będzie to inna sytuacja. Przychodzi ktoś z pomocą i pomoże Ci, tak? To jest równowaga między dawaniem i braniem, czyli rozmowa, czyli być może pożyczka. Cokolwiek by się nie działo, będziesz miał na kogo liczyć w trzecim tygodniu. Cóż tutaj w czwartym będzie się działo? Mm.
Mamy króla denarów. No proszę. I przychodzi karta serca. Słuchaj swojego serca. To ono jest twoją największą siłą. No, dlaczego król denarów przychodzi? O co tutaj chodzi? Możesz to być ty, lwie, w tej energii, ale też osoba, która pomoże. Może to być szef, może to być mąż, no albo ktoś starszy, ktoś, kto ma pieniądze, kto poratuje cię w potrzebie. Tutaj jest zastój. Mamy wisielca, królową kielichów i znowu król denarów. Ale czego tutaj ta para się pokazała? Koło fortuny. Ktoś przychodzi do twojego życia. Może jakaś para. Może ktoś z trygonów wody. Może to być kobieta, ale niekoniecznie. Trzeba sobie odwracać tę energię, bo równie dobrze może być to mężczyzna. Rak, ryby, skorpion. I tutaj mamy króla denarów, który jest z trygonu ziemi. Byk, panna, koziorożec, a może być to też kobieta, więc no nie wiem, czy to komuś pomoże. W każdym razie przychodzi ktoś, kto pomaga. Małżeństwo, jakaś para, gdzie pomagają ci zrealizować coś, pokazują nowe możliwości na coś. Tutaj jest ten wisielec, więc może dojść do rozmowy, możesz zastanawiać się, jaką drogą pójść. Tu ktoś wskazuje drogę i dajmy na to w grudniu już będziesz wiedział, co robić. Przecież przychodzi karta serca. Słuchaj swojego serca, więc będziesz wiedział, poczujesz to sercem, czy to, co oni proponują. A może przyjdzie ci coś nowego do głowy. W każdym razie poprzez serce będziesz wiedział, jak podejść do tej sytuacji, jaka spotka cię w ostatnim tygodniu listopada. No nic, tak kochani, się przedstawiają ten, przedstawiają się karty w ciągu tego miesiąca. I zobaczymy sobie, jakie stare sprawy, powrócą w tym miesiącu do ciebie. Teraz sobie rozłożymy te karty od razu, tak wiecie, więcej miejsca. Stare sprawy. Princes denarów. Masz jakieś pomysły na coś dotyczące firmy? Chcesz jakieś zmian? I cóż dalej? Rozmawiasz na ten temat z kimś przez internet. Może tutaj chodzi o nowy projekt. No. I dłuższy czas już nad czymś myślisz bardzo intensywnie. Nie mówisz wszystkiego innym, że tak powiem. Coś, czy masz dla siebie w tajemnicy. Rozwiązujesz sytuację w sposób, no, polubowny. Albo obserwujesz to, co się dzieje wokół ciebie. Także tutaj już ta sytuacja w jakiś czas trwa. U części z was może chodzić o nową przyjaciółkę, kochankę, kogoś, z kim lubisz rozmawiać przez internet, kogoś tajemniczego, o kim jeszcze nikomu nie mówisz. Tą osobę mogłeś już poznać jakiś czas, czy mogłaś poznać jakiś czas temu. Jaka sprawa pochłonie cię w tym miesiącu? Piątka mieczy.
Piątka mieczy, sąd ostateczny. Sąd ostateczny. Ty już przestajesz w tym miesiącu walczyć o coś. Jakbyś się poddał. Widzisz, że nie ma sensu walczyć w sytuacji, na którą już nie masz wpływu. Ktoś sobie nie daje czegoś powiedzieć. Sąd ostateczny mówi o sytuacji karmicznej, czyli takie odejście od czegoś już raz na zawsze. Podjęciu decyzji, która będzie miała wpływ na twoje życie. No, u każdego będzie to coś innego. W każdym razie taka sytuacja pojawia się na ten listopad. Główny temat. Jak zakończy się ten miesiąc, mamy pustelnika, dziś dwójka kielichów, czyli po kryjomu będziesz spotykał się z kimś tutaj. Ja rozumiem, że w nocy już jest zimno, no ale słuchajcie, jak się chce, to zawsze się jakieś miejsce znajdzie, prawda? W każdym razie mam wrażenie, że odejdziesz od tego poczucia osamotnienia. Będzie, część z was pozna bratnią duszę, albo już kogoś takiego masz przy sobie. Dawno się nie widzieliście i tutaj w tym, pod koniec miesiąca się spotkacie. Żeby nie wiem, porozmawiać. U części z was może chodzić o rozmowę, ustalenie jakichś faktów, coś na zimno ustalić, ale u części z was też może chodzić o to, w ogóle nie o miłość, a o to, by podpisać umowę. Tak, podpisać dokument, nie wiem, czy chodzi o nową pracę, czy o cokolwiek innego, może jakiś projekt. W każdym razie tutaj dochodzi do spotkania z kimś, z kim wiesz, że możesz na tą osobę polegać. Tutaj mamy urzędnika, tutaj dokumenty, tylko warto sprawdzić to, co jest do podpisania, żebyś się potem no, nie zdziwił. Bo może mogą być jakieś haki w tym dokumencie, których na pierwszy rzut oka możesz nie zauważyć. Jakie przeszkody? Mamy tutaj maga. Przeszkody, lwie, mój drogi. O co, jakie przeszkody tutaj chodzi? Przeszkody. Będziesz chciał wdrożyć jakieś pomysły w coś. Na przykład chcesz wyjechać gdzieś, do kogoś, z kimś, zabawić się. Coś stanie na przeszkodzie. Ktoś może popsuć twoje plany. No dobra, zobaczymy jeszcze jedną kartę. Dwie lecą, dobra. Zobaczcie, jest siódemka mieczy, dziesiątka denarów, czyli tu jest oszustwo. Ktoś będzie coś chciał ci wmówić, wprowadzić w błąd. To może ci zaszkodzić w jakimś projekcie. Uważaj na to. No, mag to też osoba, no nie jest szczerą osobą. To jest ktoś, kto nagina rzeczywistość pod siebie, więc no nie będzie szczerą osobą, jedynie taką, która będzie koło ciebie biegała, aż uzyska swój cel. Więc uważaj na to. Może to w trakcie jakiejś imprezy, może wyjazdu jakiegoś wspólnego. No u każdego będzie to zupełnie coś innego. Więc no, coś takiego tutaj się pokazuje. Niespodzianki. Ósemka mieczy. Niespodzianki.
ósemka mieczy, tak, ósemka mieczy. Wyjdziesz z opresji, wyjdziesz z poczucia więzienia. Dla każdego będzie to zupełnie coś innego. Zobaczcie, słońce przyświeca, więc coś się uda. Otwierają się nowe drzwi ku nowym możliwościom. Czyli nagle dojrzysz, że przecież mogę to czy to zrobić zupełnie inaczej niż do tej pory. Tutaj są nowe pomysły, nowe osoby do związku. Może u kogoś może chodzić o ciążę. Nagle się okaże, że jestem w ciąży, ojejku. Więc może też być taka sytuacja. Może się okazać, że możesz w końcu gdzieś wyjechać, możesz się przeprowadzić, nie wiem, zmienić swoje życie, no, o 180 stopni, zmienić partnera, partnerkę, nie wiem, co u ciebie, czym było dla ciebie więzienie. W każdym razie w listopadzie masz okazję odejść od tego więzienia. Jaka jest rada? Mamy trójkę buław. Trójka buław, zobaczcie, trójka buław, wykorzystaj te możliwości, które do ciebie przychodzą. Otwiera się brama, więc warto zobaczyć to, co za nią jest. Zobaczyć to, że te marzenia mogą się spełnić. Zobaczymy jeszcze coś. Mamy trójkę kielichów mówiącą o tym, że no, warto docenić osoby, które są wokół ciebie. No, i tu trójka, no proszę. As kielichów. Może naprawdę wśród tych osób znajdziesz prawdziwą miłość. Dopiero wtedy, jak przejdziesz przez te drzwi. Tutaj się właśnie ta sama karta pokazuje, więc naprawdę stoisz przed nowym, przed, nie wiem, może nie byłeś szczęśliwy, a to właśnie przed, na ciebie czeka, cokolwiek to dla ciebie znaczy. Zobaczymy, co mają aniołki do powiedzenia dla lwa. Na tą sytuację, która się tutaj pokazuje. Masz pytanie, oczywiście zapraszam. Lwie, drogi. Także patrzymy. Tak. Posłuchaj swojej intuicji. No proszę. No dobra, a teraz zobaczymy, kochani, co w miłości u osób, które są w związkach i dla osób, które są samotne i praca na koniec. Momencik, sobie zachowam te karty i lecimy. Cóż tutaj dla lwa? Na miłość i w pracy. O, mamy dwójkę denarów. Dobrze. Na listopad 2024 rok. Lew. Lwiątka, moje drogie. Co wam tutaj powychodzi? Pamiętajcie, że w czytaniach prywatnych tak naprawdę wychodzi dużo. Nie macie pojęcia, jakie szczegóły. Tutaj będzie czytanie dla związków, tutaj dla osób, które są samotne, czy dla singli. I jeszcze pracę sobie rozłożymy. I pracę. Ok. W jakiej jesteś sytuacji? Lwie, który jesteś w związku.
Nie wiem, na co ty czekasz. Za stołu czekasz na kogoś, na coś, nie wiem, na jakieś decyzje drugiej strony. Może czekasz na rozwiązanie ciąży? Są tutaj obawy. Mamy cesarzową, dziesiątkę denarów i maga, czyli rzeczywiście u części z Was może chodzić o ciążę. Jesteś tą mamą, która oczekuje na rozwiązanie, tak? Czujesz się szczęśliwa, masz tutaj dom, rodzinę, możliwe, że firmę. Jesteś tym magiem, który kreuje rzeczywistość. Czyli od ciebie wiele zależy, co będzie się działo w tym miesiącu. Jeżeli nie chodzi o ciążę, to masz pomysły na to, żeby miło spędzać czas z drugą połową. Nie wiem, może masz pomysł na wyjazd, może na rozwój firmy. A może jesteś mężczyzną, który czeka, aż twoja żona podejmie jakieś decyzje, więc tutaj sobie odwracajcie tę energię. Na co zwrócić uwagę? Mamy króla denarów. Król denarów to mąż i nie mąż. Mąż. Partner. Który utrzymuje rodzinę. Możesz to być ty, możesz być to twój partner. No. I cóż tu się dzieje? I znowu jest wisielec, czyli zwróć uwagę na to, co się dzieje wokół ciebie. Spójrz na rzeczy z innej perspektywy, jak to przy wisielcu. I mamy głupca. Głupiec to też dziecko. Może twój mąż czeka na rozwiązanie tej ciąży. Może czekasz ty, aż twoja partnerka będzie krzyczeć, idziemy do szpitala. No, wiecie, no szpital to i też urzędnik. Jeżeli nie o to chodzi, to może myślicie o czymś nowym, żeby gdzieś pojechać, gdzieś zawrzeć jakąś umowę. Dajmy na to, no, na jakieś krótkie wczasy. Wiecie, ja sobie tak gdybam, a wy sobie po prostu tyle wiesz, czy to jest do ciebie, czy to też nie, bo możesz być w zupełnie innej sytuacji, o zupełnie inną historię chodzi. Głównie o to chodzi, że tu jest ten zastój, są nowe pomysły i dopiero jak będziesz wiedział, czy twój partner będzie wiedział, jak na przykład tą umowę sklecić, czy gdzie się zgłosić i tak dalej, i dopiero wtedy działać, tak? Zwróćcie na to uwagę, że trzeba się czemuś przyjrzeć dokładnie. Jaka jest rada? Rydwan. Rydwan. Tutaj jest wzrost, tutaj jest... Coś przyspieszy w waszym związku. Być może gdzieś wyjedziecie. Być może kupicie samochód. Albo uważajcie na drogach. Wiecie, no u każdego zupełnie co innego chodzi. Kupisz, sprzedasz samochód. Zobaczmy, o co chodzi właściwie. Odejdziesz od tego, co nie służy. Czyli możesz sprzedać samochód, który nie służy. Warto go sprzedać teraz w tym miesiącu. Wieża, bo i tak się posypie, ale wiecie, i ta trójka buław, która mówi też, że albo chodzi o nowy samochód, który pozwoli wam wyjechać gdzieś dalej, tak, lub rozkręcić coś, nie wiem, jakiś... No, mam w głowie interes, no ale wiecie, o co chodzi. W każdym razie, jeżeli nie o to, to
Dzięki temu samochodowi możecie spędzić miło czas, wyjechać gdzieś za granicę, spędzić, nie wiem, jakieś te wczasy, które tam może macie w planie. Odreagujecie tą rutynę. No. Dobra, zobaczmy. Lwiątka, kochane, co tutaj aniołki mają do powiedzenia dla osób, które są w związkach? Masz pytanie, oczywiście zapraszam. Podejmij działanie, no proszę. I karta przeznaczenia. To czas wzrostu. Pięknie. Dobra, patrzymy, co u singli. W jakiej jesteś sytuacji? Dwójka denarów. Pokazała się wcześniej ta karta, prawda? I cóż my tutaj mamy? Masz dwie osoby do wyboru. No. Nic dodać i nic ująć. I co w związku z tym? Diabeł. Paź buław. Królowa mieczy. No powiem tak. Masz wybór, lwie. Z jednej strony może to być koziorożec, z drugiej strony może to być ktoś z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Ale widzę, że ty się od w tym paziu buław jesteś odwrócony od diabła, czyli już być może toksycznych relacji, być może od koziorożca, a bardziej patrzysz na osobę, która jest właśnie z trygonu powietrza, lub może to być rozwódka, ktoś samotny. No dobra, zobaczmy, o co chodzi. No, kochankowie. No, jesteś przed wyborem. No dobrze. Albo w trójkącie. I każdy bierze to, co mu pasuje. Na co zwrócić uwagę? Mamy sąd ostateczny. Zwróć uwagę na to, co się dzieje wokół ciebie. Warto działać już, warto już wybrać to, co zrobisz w tym miesiącu, w tych relacjach. To takie, wiesz, posprzątaj. To będzie miało wpływ na twoje życie. Coś tutaj o kimś śnisz, o kimś marzysz, o sobie, która jest dla ciebie tajemnicą. No i mamy dwie osoby. Albo nie, możesz to być ty, możesz być tą lwicą. No. No, proszę. I szóstka denarów, czyli takie uzgadniamy coś, realizujemy coś. W końcu musimy zrobić z tą relacją. Może to być relacja damsko-damska. Czemu nie? Albo jesteś mężczyzną, który ma do wyboru. Osobę z trygonu ognia. Baran, lew, strzelec albo kapłankę. Nie pamiętam, jaki to znak, przyznaję się. Tutaj mamy nie lwa, a mamy raka, więc to może też ma znaczenie. W każdym razie tutaj no, tutaj jest jakaś współpraca, coś trzeba będzie uzgodnić.
Jaka jest rada? Śmierć. Coś się kończy, Lwie, w Twoim życiu. Warto przygotować się na te zmiany. No i znowu dziesiątka mieczy, jakby to potwierdziła. I cóż jeszcze? No nie jesteś gotów na te zmiany. No nie jesteś. Mimo, że coś tutaj się nie dzieje, czujesz się osamotniony czy osamotniona. Może w związku. Niby jesteś w związku, ale czujesz się samotny czy samotna. Więc nie potrafisz odejść. Więc coś tu się takiego zadzieje, że będziesz musiał przyjąć tą rzeczywistość, jaka nadchodzi. Chociaż nie jesteś na to gotów. Ani gotowa. Warto odejść od trzymania się drugiej osoby, z którą i tak już praktycznie nic się nie łączy. I praktycznie bym powiedziała, zacznij działać, ale tylko wtedy, kiedy będziesz na to gotów, czy będziesz gotowa. Bo tutaj cały czas jest pokazane, że no, macie dwie osoby do wyboru wciąż. Może rzeczywiście chodzi o toksyczny związek i osobę z drugiej, osobę, która jest po rozwodzie. No już tylko ty, Lwie, będziesz wiedział, czy rzeczywiście tak jest, czy też nie. Zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia na tą sytuację. Masz pytanie? Zapraszam. Medytacja przyniesie odpowiedź. A cóż na to karty przeznaczenia? Kreuj pozytywnie. No proszę. Dobrze. Zobaczmy teraz, cóż tutaj w pracy u lwa. Siła, moc. Rywalizacja w miejscu pracy. No i to duża, i to spora. Nie ma równowagi. Ale lew się nie poddaje, oczywiście, że nie. To jest twoja karta poza tym. No jest tutaj współpraca. Dwójka kielichów. Czyli rzeczywiście chodzi tutaj o to, by uzgodnić coś. Może macie jakiś projekt w zanadrzu. Może masz kogoś, kto pomoże ci zrealizować te twoje plany. Na razie jesteś jakby, no może w domu jesteś, albo masz wolne, masz wolny czas, żeby coś nowego zaprojektować, pomyśleć nad jakimś nowym projektem. Chcesz zmienić pracę, ponieważ na przykład tam już się nie czujesz, tak? Na to zwrócić uwagę. No, dalej. A z buław, czyli masz te nowe pomysły na coś, co będziesz mógł zrealizować. Zwróć na to uwagę, na ten swój ogień, na to, co cię aż się z ciebie wylewa. Chcesz działać, pracować, zobaczcie, ósemka denarów i za tą swoją pasją. Być może ktoś pomoże ci zrealizować, no tutaj już się ktoś pokazuje, więc mam wrażenie, że w dobrym kierunku idziesz. No, jaka jest rada? Królowa buław. Królowa buław, czyli lwie, czy lwico. Bądź w swojej energii, bo ty wiesz, jak osiągnąć swój cel. Jakich sposobów używasz, by stało się tak, jak ty tego chcesz. No, przychodzą okazje do tego, by zrealizować coś. Zobaczcie, król buław i królowa buław. Może w pracy się spotkacie. Los się tak do was uśmiechnie, że dojdzie do współpracy, a może miłości. To jest takie gdybanie. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. Koło fortuny mówi o sytuacjach karmicznych,
I to w zasadzie okazje przychodzą, które będziesz mógł wykorzystać. Te zmiany i tak do ciebie przyjdą. No, dobra, pytamy aniołki. Co u lwa w pracy będzie się działo w listopadzie 2024 roku? Patrzymy, patrzymy. Przebaczenie. No proszę. Karta przeznaczenia. Otuli cię energia miłości. Mhm. Dobrze. Pięknie to wygląda. Myślę, że nawet jeżeli w tej pracy, w której jesteś, nie fajnie się układa, to warto jakby wyjaśnić sobie tę sytuację. Tak to widzę. Tutaj przebaczenie sobie, przebacz sobie, przebacz innym dla własnego spokoju. No, bynajmniej ja tak to widzę. I zobaczymy na koniec, co będzie chciała powiedzieć wyrocznia zaczarowanej mapy. No, zaczarowanej mapy. Mhm. A zobaczymy z przodu. Leczenie ran. No zobaczcie. Leczenie ran. Zaraz sprawdzimy, o co tutaj chodzi. O, już mam. Wybaczenie jest lekarzem duszy. Zobaczcie, no niesamowite. Karta leczenie ran może również oznaczać, że stare rany zostaną uleczone, a rozerwane więzi zawiązane na nowo. Pojednanie jest teraz możliwe. Zapomnij o dawnych urazach. Zobaczcie, a co ja powiedziałam dopiero? Tu jest przebaczenie, a tu leczenie ran. Kochani, ja mam nadzieję, że tam u was wszystko się pięknie poukłada, czego wam z całego serca życzę. Dziękuję ślicznie za uwagę. Bardzo proszę o subskrypcję, komentarze i łapki w górę. I do następnego. Trzymajcie się, pa!